odblowlone. A co ty teraz ode mnie chcesz? No, dzień dobry, witam wszystkich. Mamy już prawie 16. No, w papierach siedziałem dosyć długo. Kolczykowanie cielaków, zgłaszanie, przemieszczenie musiałem jeszcze zrobić. Dzisiaj jeden nowy cielak jest, jałówka, ale tutaj dzisiaj niestety też będziemy musieli się pożegnać tutaj z tą jedną krową. Była już leczona, ale niestety nie da się ją uratować. Ma bardzo mocne E. coli w dwóch ćwiartkach i jeszcze jest podejrzenie beztlenowca i będziemy ją za jakąś niecałą godzinę usypiać, niestety, no bo sprzedać takiej nie można, trzeba ją uświć, żeby już nie cierpiała, bo no już uratować się jej nie da. No zawsze nie jest to przyjemne, nic przyjemnego usypiać krowę. Tak samo też nie lubię jak krowy idą na rzeź, no ale no niestety nie zawsze jest wszystko kolorowo. Są też i gorsze. No, są też i takie momenty przy hodowli. Toć wlałem ci odblu. No. Jeszcze musiał trochę popiszczeć. Odblu wlane. A co ty teraz ode mnie chcesz? Co, niby że poziom? Nie wiem, może zaraz mu przejdzie. Niby poziom niski, a wlałem mu przed chwilą odblu. Korek zakręciłem, no. Nic, idę podczepiać. A, już jest dobrze. Idę podczepiać łyżkę. W międzyczasie, jak będę czekał na weterynarza, to będę tutaj te opony przerzucał. Właśnie stąd. O, tu cielaczki. No, będę przerzucał te opony w inne miejsce. Do końca jeszcze, no już w sumie chyba wiem, gdzie będę rzucał te opony. Także co? Trzeba trochę pozbierać tych opon. I tyle. Tutaj parę lat temu słomę położyłem taką starą. Ja pierdolę, ale wielkie. No. Niezła próchnica się zrobiła. Chociaż tu trochę słomy jeszcze jest. Jaka grudkowata ziemia, tylko pełno tych robaków. Niezbyt dobrze. To trzeba było przez rozrzutnik przerzucić, żeby te robaki porozwalać. To jutro się zrobi. No, opony położę tutaj. Dokładnie tu. Żeby tam nie przeszkadzało, no bo tu jest takie miejsce, gdzie nie będę robił łąki jeszcze. Także tu położymy te opony. Także co, lecimy.
No i dobra, weterynarz przyjechał. Na razie tyle się udało zrobić, przerzucić. Idę teraz do weterynarza i widzimy się później. No i dobra, krowy już niestety z nami nie ma. Odłożyłem ją w miejsce, gdzie zaraz, no dzisiaj raczej już nie, ale jutro po nią przyjadą na spalarnię. Idę zobaczyć, ile wczoraj deszczu napadało. I zaraz mamy dojenie już. No myślę, że w kwietniu już krowy wyjdą na pastwisko z początku kwietnia. Ale na razie jeszcze trochę za mokro, 10 litrów. Także jest sporo. Zobaczę od razu, ile w szambie gnojówki było. Brat wozi, dzisiaj już drugi dzień. Trochę było. Trzeba będzie znowu przepompować zobory. Trzeba będzie przepompować zobory i znowu wymieszać, żeby ten korzuch nam znikł znowu. I tyle. Dobra, ale to już jutro. Także dzisiaj nie wiem, czy coś jeszcze będę nagrywał. Ale jak coś, to widzimy się jutro. No i dobra, mamy kolejnego dnia. Mamy godzinę 12. A ja dopiero lecę poić te starsze cielaki. Rano miałem z krową problem, bo się cieliła. I ten, i głowę cielak miał do tyłu. Zadzwoniłem po weterynarza i na szczęście mu się udało wyciągnąć cielaka. No tylko mówię, niestety już cielaka się nie udało uratować. Już był martwy. Dosyć duży cielak. Po miśkach, jałówka. A kurde, wody nie wlałem, dobra. To zaraz drugi raz się cofnę i po wodę pojadę. Brat już od rana wozi. Zaraz tą jedną krowę będę musiał znowu do obory wgonić, bo na izolatce mieliśmy ją w warsztacie. Bo ten, no tak, już wam daję. Trochę późno dzisiaj, ale no już nic nie zrobimy. Jest jak jest. Czyli wezmę to wiaderko. No chodźcie, teraz dostaniecie. Thank you.
Mówię, z tych klatek jestem naprawdę zadowolony. Tylko zobaczę, czy ta, bo ta jest taka kilkudniowa, to... No? Pijemy. No, chodź. To jest bardzo duża jałówka, ale za każdym razem muszę jej pomagać ten. No, niektóre już wypiły. No tutaj te już nakarmiłem. One są świeżaki. Już dostały. Czy ty nie dostałeś? No 20 też, no. Wszystkie na niebiesko, no dobra. Tu jeden cielak mi przyfurował trochę. Nie, ale na słoneczku zaszczyk dostałeś i się wylegujesz na słoneczku, nie? Miejmy nadzieję, że wyzdrowieje. Coś tam wypiła, nie całe 2 litry, ale wypiła. Myślę, że no, na ganku leżała, jak była w oborze i mróz trochę był i trochę ją strzepał. Ale miejmy nadzieję, że leki pomogą i że wieczorem już będzie trochę lepiej. A tymczasem ja tutaj muszę szybko jechać teraz po wodę, bo tu się zaczną złościć, jak wody jeszcze nie dostaną. Zawsze biorę tutaj w kanie, a teraz po prostu się zapomniałem z tego wszystkiego. Także idę na szybko wlać wodę i dostaną jeszcze wody. Wodę z mlekiem takie zmieszane i daję im po 2 litry jeszcze, a potem jeszcze idę, wleję czystą wodę i wlewam do wiaderek taką wodę. Także ja szybko wlewam, widzimy się zaraz. No i dobra, jestem już z ciepłą wodą. Widzę, że no, chyba nie piją. Ten pije, a ten tu do smoczka się dostać nie mógł. No masz, pij tu. Ten uchwyt muszę się spadać z powrotem, bo dobra, nie tracę czasu, lecimy z tematem. Bierzemy pistolet. Tutaj tego pominiemy na chwilę, bo on jeszcze nie wypił.
Dobra, tutaj temu cielakowi przytrzymam, żeby wypił, bo ten uchwyt jest urwany. Dobra, w sumie w tych, jak już dam tutaj tą wodę z mlekiem, to już im otwieram, że te co już chcą, mogą sobie wyjść, a te co jeszcze chcą pić, to jeszcze mogą sobie popić. Klatki fajnie się sprawdzają. Jedyny minus, czasami robią coś takiego, ale na szczęście tam z nogami nic się nie dzieje. Tylko przełożą sobie i tyle. No ale ładne sztuki są, jak widać. Myrdają ogonkami. Muszę dorobić, bo tu już mam znowu za mało. No ale... No tutaj już mamy takie 6 chyba cielaków. Bardzo ładne, te się bardzo... Tu muszę wodę im przynieść. Zaraz pójdziemy. Nie, krówki? Ładnie wychowujecie cielaki. Tutaj tego dzisiaj dołożyłem. Cielaczka, nie? Tak. Jak, fajnie na słoneczku? Fajnie, nie? No, tu jest cielak od jałówki. Nie zajmowała się w ogóle cielakiem. Kilka dni u nas tam w dojarni był. I już ten, już ładnie pije. To stwierdziłem, będę tutaj, dam go tutaj do krów. Nie, krówka. I zobaczymy, jak się nauczy pić, to będzie pił od krów, a tak to będę go z wiaderka poił. I zobaczę, miejmy nadzieję, że się nauczy pić od krowy. Co zauważyłem, jak cielaki od krowy piją? Bardzo czyste dujki. Takich czystych dujek to nie mamy u krów dojnych. Tak wylizane, że szok. Co chwilę jakieś cielaki podchodzą i piją. No ale nic, idę teraz po wodę, żeby tutaj tym krowom dać, i od razu cielakom damy. No, bo tutaj już mają praktycznie wypite. My temu cielakowi jeszcze możemy trochę wody dać. Chociaż wezmę go, przełożę tu. Tu go przełożę. Bo tu obok jest normalne wiaderko. Bo tutaj ta jałóweczka, to ona dużo nie pije wody, także chodź. Chodź. Właśnie, tu. Tomasz, fajnie. O. No, elegancko, nie? To jest ta jałówka, co ten, też na ganku leżała. I ten, co musiałem ją myć. Wyszła z tego bardzo fajnie, nic jej nie dolega, także jest dobrze. No mówię, jak na razie z cielaków, jeśli chodzi o zdrowotność, jestem zadowolony, tylko tutaj mówię, ta jedna sztuka, ale to jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego. Zobaczymy jutro. Jutro już powinno być widoczna poprawa po tych lekach.
No i pojutrze znowu dostanie zastrzyk. I wtedy znowu 2 dni przerwy i znowu dostanie zastrzyk. I tyle. Dobra, idę napełniać wodę do Milk Taxi. I kończymy pojenie na dzisiaj. No w sumie na rano. Także dzisiaj pojenie naprawdę późno. No i co zrobić? Wyszło tak jak wyszło. Tą krowę jeszcze zaraz będę musiał wgonić do obory. Także widzimy się zaraz. Mamy 140 litrów. Ej, no nie bić się, zaraz będzie dla wszystkich. No, cielaki już też ładnie z tego piją, bo podpatrzyły od krów. Także widzą, że krowy piją, to cielaki też. I zastanawiam się, żeby tutaj koryto do środka dać, żeby żarcie dać w korycie. Te cielaki też podpatrzą i też zaczną jeść. Ładowarką bym im tutaj wsypywał i tyle. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Albo tu chyba nawet by było lepiej, bo na tej stronie mógł łatwiej podjeżdżać, no. Także tu później koryto wstawimy tutaj po prostu i będziemy karmić tutaj, żeby cielaczki też sobie mogły jeść. Ładowarką tu będę stawać, paszowozem się wrzuci do łyżki i z łyżki do koryta. No, także to będzie fajnie funkcjonować tutaj. No jak na razie jestem zadowolony z odchowu cielaków przy krowach. Już kiedyś robiliśmy tak, tylko że robiliśmy tak, że każdy cielak przy swojej krowie zostawał i jednocześnie doiliśmy tam krowy w międzyczasie, ale to nie działało, bo wtedy jak się odganiało cielaki od krów, to te cielaki chciały i tak iść, potem cielaki w dojarni były i to nie robota, a teraz to chociaż 2 krowy, 6 cielaków obsługują, jest elegancko. Brat jedzie. Dobra, tu mamy już ogarnięte. Raz dziennie im daję. Zazwyczaj jeszcze jak rano przychodzę, to jeszcze mają wody. No wiadomo, dzisiaj trochę później, to ciężko, żeby wodę miały. No ale takie, no ile my wlaliśmy? No 100 litrów tu wchodzi do tej beczki. Także 100 litrów. Czyli 50 litrów na 2 krowy na dzień. No i dobra, lecimy teraz tutaj do cielaków. Damy cielakom i lecimy z tym autem. Kilku dni, jak tylko ruszam bramy, to one już myślą, że na łąkę idą. Jest to tak denerwujące. Nie idziecie na łąkę. Idź do obory, dalej.
O, idź, idź. Nie ma co tu szukać. Na łąkę jeszcze nie możecie wyjść. Dalej. Dalej, dalej. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Tutaj ostatnia ołówka. Bardzo fajna. Dalej, dalej, idź. No, idziemy, idziemy, idziemy. Hop, hop. No i dobra. Ogarnięty. Tutaj otworzę bramę, żeby brat mógł normalnie przejechać z beczką. I co, chyba się zabiorę? Zabiorę się za sprzątanie tych opon znowu. Już to trzeba skończyć. Podczepić globogryzarkę i to wzruszyć. Nie wiem, czy dzisiaj to zdążę wszystko zrobić, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. Także co, wsiadam do ładowarki, zaczepiam łyżkę i lecimy z tematem. No i dobra, jesteśmy po przerwie.
z utylizacji przyjechali, zabrali krowę, a ja tutaj muszę zmienić wodę z linii. Zakręcimy, bo nie ma wody, i odkręcimy tu ze studni, żeby szło. Jak dobrze, to jak teraz tu odkręcimy, no i idzie woda, woda teraz na całe gospodarstwo. Jak dobrze mamy wodę, to jest. No i dobra, idę dalej zbierać te opony. Którą godzinę mamy? Mamy jeszcze pół godziny porobię i będzie dojenie. Także, no myślę, że powinienem już tak te 90% opon zebrać, ale mi to idzie jak krew z nosa normalnie. Już powinienem to mieć dawno zrobione, a to ciągle coś wychodzi i tak powoli to idzie wtedy. Nic. Dobra, działam. No i ogólnie jakby ktoś potrzebował opony na pryzmy, żeby sobie położyć, to ja bym bardzo chętnie nawet oddał, nawet mogę dopłacić do transportu, czy tam jeszcze trochę dopłacić za to, że się weźmie. Myślę, że to by było do dogadania się. No dlatego mówię, ja mam za dużo tych opon. Jakby ktoś był naprawdę chętny, to mogę mogę właśnie nawet zapłacić za zabranie, bo nie potrzebuję tego tyle, a to też leży mi tu, zawadza. Ciągle muszę gdzieś to przerzucać. A tak to bym miał posprzątane, ktoś może będzie zadowolony, bo może ktoś akurat potrzebuje. Także w razie czego można się ze mną kontaktować tam na Instagramie. Wiem, że teraz ostatnio nie odpisuję, bo naprawdę nie wieczorami, jak mam chwilę wolną, to nawet nie chce mi się tam zaglądać. Widzę, że tam dosyć dużo wiadomości się nazbierało. Muszę się kiedyś, no w weekend może się zmotywuję i podpisuję. Pewnie niektóre wiadomości już nie będą, będą nieaktualne, za co bardzo przepraszam, ale mówię, naprawdę nie mogę się zmotywować, żeby tam wejść na te wiadomości i podpisywać. Tym bardziej, że tam czasami no trochę trzeba się więcej rozpisać, żeby odpowiedzieć, albo trzeba coś wyjść, pokazać, a to nie zawsze jest czas. Prawdopodobnie też sporo jest wiadomości o cielaki i powiem tak, ci co nowych klientów na pewno w tym roku nie jestem w stanie obsłużyć, bo ledwo co jestem w stanie starych, w sensie już takich klientów, co już u mnie częściej biorą, jestem ledwo w stanie obsłużyć. Także no tam jednego nowego klienta wziąłem w tym roku, bo tam dosyć spore ilości bierze, to stwierdziłem, że wezmę, ale no zaczęło więcej osób do mnie pisać z tych stałych klientów, no i już, że tak powiem, ciężko będzie. Tak, no z tymi, którymi jestem już ugadany, możecie być spokojni, będą cielaki, ale już po prostu nowych klientów nie będę mógł w tym roku wziąć. Zobaczymy na jesieni, bo na jesieni jeszcze ponad 40 wycieleń będzie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że są cielne, ale ostatnio rój ukrów nie widziałem, żeby byki skakały. Także prawdopodobnie są cielne. No to na jesieni byśmy zobaczyli, czy ci co ode mnie częściej już brali, będą chcieli też z jesieni, chociaż już tam
też były odzewy, że wywzięli na jesień. Także nie wiem, może być ciężko. Tak naprawdę rocznie to jest tam te 150 cielaków. No to kilka gospodarstw ode mnie bierze. Także no zobaczymy. Jak będę miał wolne cielaki, to na pewno wam dam znać w wiadomościach ci, co pisali. Także no tyle. Dobra, ja tutaj wrzucam te opony, podjeżdżam tam bliżej, żebym miał, nie miał tyle chodzenia. To bez sensu chodzić tyle, jak można podjechać. No dzisiaj konkretnie osuszyło już pole. Cały dzień ładnie, przewiewnie. Słoneczko czasami się przebijało. Także wysuszyło to. Idziemy zobaczyć. Chociaż prognozy są takie, że jutro ma padać. To jest idealny teraz podsiew. Wilgoć na dole, a u góry ładnie suche. Ładnie to wygląda. No tylko widać, ta trawa tu lubi odbijać. Dżdżownica malutka jakaś. Tu jest większa. No dosyć głęboko jest uprawione, tu już jest widać twardo. Także no ogólnie pożyczyłem dzisiaj znajomemu chwastownik. Myślę, że jutro tu na szybko chwastownikiem przerzucę to. Myślę, że te kępki trawy, co tu są, jak przerzuci. No tu jakie soczyste dżdżownice. Ale widać, ziemia jest taka fajna, grudkowata. Także jest, o, dżdżownica. Wytrzepiemy to. No, także tu jeszcze te słupki metalowe muszę wyrwać. Tutaj to rozrzutnik muszę podczepić, wywieźć. Także roboty jest od cholery. Jeszcze więcej. No i dobra, mamy już wieczór. Tutaj krowy do dojenia już gonione. Podwaliłem żarcie i mówię, od razu zobaczymy, ile brat wypompował, bo dzisiaj od samego rana jeździł. Widać, że już sporo wypompował dzisiaj. Także jutro będzie woził jeszcze i potem znowu oborę przemieszamy i się przeleje tutaj. To skorupę od razu też się trochę wzrusza. Także no bo tu w oborze już dosyć dużo jest znowu. Ale to jest za sprawą tego, że dolewam wody do obory, żeby dobrze to wymieszać i będziemy wpompowywać to znowu do szamba i tyle. I wtedy będzie ładnie wymieszane. O, brat właśnie jedzie jeszcze, bo od rana do wieczora, od razu po śniadaniu od razu wyjechał. No i cały dzień wozi. Tam oprzątek tylko z rana zrobi, śniadanie wiadomo i może jechać. A ja niestety z cielakami schodzi się trochę. Tutaj biorę teraz tą gumę i zgarnę tu koło cielaków, bo bałagan tam jest, się zrobił niezły. Tylko wiaderka muszę zabrać, pozgarniać i tyle. No i dobra, spojenia nie będę nakarmił teraz wieczorem, bo rano było i tak dużo nie będzie widać. Także na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, cześć.